Oświata w powiecie legionowskim. Podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat legionowski w roku szkolnym 2021. Ocena realizacji inwestycji oświatowych, informacje o pozyskanych środkach zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej. Dziś bardzo ważny dzień w powiecie legionowskim, bardzo ważna sesja Rady Powiatu. Po raz kolejny przedstawiamy sprawozdanie referatu edukacji i zarządu na temat zadań oświatowych realizowanych w powiecie legionowskim w dziedzinie oświaty. Rokrocznie takie sprawozdanie jest przedstawiane. Miałem dzisiaj przyjemność referować radnym wszystkie aspekty i tajniki związane z edukacją. Rok 2020-2021 w oświacie, w dziedzinie oświaty w powiecie legionowskim nie był łatwy ze względu na trwającą pandemię, jednak zaangażowanie dyrektorów i kadry nauczycielskiej sprawiło, że przeszliśmy przez ten niełatwy rok w miarę suchą stopą. W ankiecie badającej oczekiwania młodzieży powiatu legionowskiego w zakresie potrzeb typów szkół ponadpodstawowych, w których chce ona kontynuować naukę, prowadzonej przez referat edukacji, uczniowie ósmych klas wskazali, że 64% z nich chce uczęszczać do liceów ogólnokształcących, 33% do techników, a do szkół branżowych 3%. W swoich wyborach młodzież naszego powiatu jest bardzo stabilna, co wykazuje ten wykres słupkowy na dole poniższego slajdu, który pokazuje rozkład odpowiedzi o typy szkół na przestrzeni 18 lat, bo już tyle lat badamy potrzeby edukacyjne młodzieży powiatu legionowskiego. Z tego wykresu wynika, że młodzież naszego powiatu niemal niezmiennie preferuje chęć kontynuacji nauki w liceach ogólnokształcących, a szkoła branżowa, dawniej zasadnicza, cieszy się niewielkim zainteresowaniem. Likwidacja w 2011 roku liceów profilowanych przeniosła zainteresowanie naszej młodzieży w kierunku liceów ogólnokształcących, a praktycznie nie miała większego wpływu na popularność kształcenia zawodowego.